wjechaliśmy do Avignon, zwanego miastem papieży. Znajduje się tu słynny most Saint-Benezé, najstarszy z zachowanych średniowiecznych mostów. Most miał pierwotnie 900 metrów długości, lecz do dziś zachowały się jedynie 4 przęsła i kaplica świętego Mikołaja w stylu romańsko-prowansalskim. Jego budowę według legendy rozpoczął w 1177 roku święty Benedykt z Awinionu. W kaplicy znajdują się jego relikwie. Miasto otoczone solidnymi murami rozłożyło się na lewym brzegu Rodanu. Jest to nieliczne spośród francuskich miast, które zachowało swoje średniowieczne mury i zabytkowe centrum składające się z Pałacu Papieskiego, Katedry Notre Dame i Mostu Świętego Benedykta. Mury, w większości pochodzące z XIV-XV wieku, ciągną się na długości 4330 metrów. Wieże na ogół są kwadratowe, ale trzy z widokiem na Rodan są półokrągłe. Historia miasta liczącego dziś około 100 tysięcy mieszkańców sięga czasów rzymskich, kiedy powstała tu osada Avenio. Największy rozkwit miasta przypada na XIV wiek, kiedy to staje się siedzibą papieży i stolicą apostolską. Od tego czasu jego sława porównywalna była z Paryżem czy Londynem. Zaczęto tu wznosić pałace, kościoły, kaplice i rezydencje, w których osiedlali się biskupi i świeccy dostojnicy. W mieście założono uniwersytet. Avignon znajdował się w ręku papieży aż do 1791 roku, kiedy to podczas rewolucji francuskiej włączono go do Francji. Łącznie rezydowało w nim 7 papieży, od Klemensa V do Grzegorza XI. Ta wybrukowana uliczka doprowadziła nas do najstarszej części miasta, Placu Pałacowego. Znajdują się tu dwa najważniejsze zabytki Awinionu, Pałac Papieski i Katedra Notre Dame. Niestety oba są już zamknięte ze względu na późną porę. Pałac Papieski budowano w dwóch etapach. Stary pałac został wybudowany w latach 1334-1342 za pontyfikatu Benedykta XII. Pałac nowy wzniósł papież Klemens VI w latach 1342-1352. Jest to jedna z najatrakcyjniejszych budowli we Francji i jednocześnie największa budowla gotycka w Europie, która ma 15 tysięcy metrów kwadratowych. Nad bramą znajduje się kartusz z herbem papieża Klemensa VI. Ten wspaniały pałac papieski wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1995 roku. Do starego pałacu papieskiego przylega katedra Notre Dame, która stanowi z nim całość. Jest najstarszą budowlą sakralną w mieście. Swój aktualny romański kształt uzyskała w XII wieku. Na jej szczycie znajduje się pozłacana figura Madonny z 1859 roku. Do katedry przylega park Rocher de Dom z bogatą kolekcją roślin i pięknym widokiem na Rodan. Niestety i on już jest zamknięty, a spacerowicze opuszczają jego teren. Z tarasu katedry widać cały plac i wieżę ratusza. Vis-a-vis głównego wejścia do Pałacu Papieskiego wznosi się jeszcze jeden zabytkowy budynek z interesującą, bogato zdobioną barokową fasadą – Hôtel de Monet. Smoki i orły zwieńczające fasadę pochodzą z herbu rodziny Borghese. Camillo Borghese został papieżem Pawłem V i to jemu poświęcona jest ta tablica z datą 1619 rok. Obecnie mieści się tu Muzeum Sztuki, głównie średniowiecznej. Niedaleko Placu Pałacowego wznosi się zabytkowy budynek Banku Francji.
Place de l'Horloge, czyli plac zegarowy, tętni o tej porze życiem. Po wschodniej stronie placu znajdują się liczne restauracje, po zachodniej teatr i ratusz. Operę, a obecnie teatr, wzniesiono w XIX wieku na miejscu ruin opactwa benedyktyńskiego. Architekci zaprojektowali fasadę budynku w stylu grecko-rzymskim z dwoma nałożonymi na siebie kolumnadami. Przed teatrem umieszczono posągi Pierre Corneille'a i Moliera. Ten pierwszy teatr uległ zniszczeniu w pożarze w 1846 roku. Odbudowano go dwa lata po pożarze. Wąska uliczka oddziela teatr od Hôtel de Ville, czyli ratusza. Ratusz w obecnym kształcie również pochodzi z połowy XIX wieku i został zaprojektowany w stylu neoklasycystycznym przez architekta Leona Fischer. Nad kolumnami dolnej kondygnacji widnieje hasło rewolucji francuskiej: wolność, równość, braterstwo. Z dawnej budowli pozostała jedynie gotycka wieża zegarowa i to od niej pochodzi nazwa placu przed ratuszem. Budynki ratusza połączone są łącznikiem na wysokości pierwszej kondygnacji. W czasie, gdy obchodziłem dookoła ratusza, włączono iluminację budynków. Zaglądam jeszcze w ulice i uliczki, które zbiegają się w południowej części placu zegarowego. W głębi tej uliczki widoczna jest jedna z wież gotyckiej bazyliki świętego Piotra. Wieża ratuszowa widoczna jest tylko z zachodniej pierzei placu zegarowego. W zaułku trafiam na piękny budynek zwieńczony kamiennymi lwami. Mieściło się w nim biuro Festiwalu Teatralnego w Awinionie, który organizował od roku 1947 francuski reżyser teatralny i aktor Jean Villard. Zmarł w 1971 roku. Obecnie jest to miejsce pamięci Jeana Villarda oraz różnych wystaw i spotkań. Tą wąziutką uliczką wracam na chwilę na plac zegarowy, a następnie plac pałacowy. Kończy się bowiem już czas przeznaczony na zwiedzanie. Choć nie dane nam było wejść na most świętego Benedykta, możemy go za to obejrzeć w świetle latarni i reflektorów.